Na walkę wieczoru imprezy w Krakowie. Tomasz Sarara, 33 lata, dokładnie również 33. Abdurrahman Koulibaly, cięższy Polak, warunki fizyczne podobne. No i będziemy mieli, no myślę, bardzo mocne uderzenie. Nasza wisienka na torcie. Absolutnie Tomasz Sarara skradał serca kibiców tym ubiegłorocznym pojedynkiem z Piotrem Romankiewiczem, kiedy to w potworny sposób znokautował Białorusina wysokim lewym kopnięciem. Oczywiście rozbudził tym samym apetyt, rozbudziły wyobraźnię wszystkich kibiców, a dzisiaj czas na starcie z francuskim pretendentem Abdurrahmanem Koulibalym. Koulibaly, bardzo mocne kopnięcia. No i zobaczymy, jak to będzie miało przełożenie na walkę. Tomek Sarara z drugiej strony bardzo dobry półdystans, więc taktyka na walkę wydaje się oczywista. Skróty bokserskie dystansu. Oczywiście 5 rund, bo jest to starcie o pas DSF w królewskiej kategorii wagowej. Koulibaly ma za sobą niezłe kilka pojedynków. No przecież w 2017 roku podczas gali Glory 47 pokonał Kałuszego, pokonał Toktasynowa w grudniu 2017 roku. Ale na ile to wystarczy w konfrontacji z Tomaszem Sararą? Świetna na razie kombinacja Francuza lewy-prawy. Prawy bardzo mocny, prawy loki, ale trafi teraz Tomek. Wydaje mi się, że poczuł to Koulibaly. No pamiętamy, że Romankiewicz również terroryzował Sararę na początku pojedynku. Był nawet na deskach Polak. Ale Tomek na spokojnie. Jest ten znak firmowy, ten stempel, który stawia na rywalach Tomasz Sarara, a więc lewe wysokie kopnięcie. Kiedy pytałem go, jak zakończy się ta walka, powiedział, no tak samo jak z Romankiewiczem, obejrzycie kolejny nokaut w moim wykonaniu. Lewy prosty Polaka w odpowiedzi middle kick Francuza. Jeszcze jeden, tym razem w okolice uda. Ale Tomek jest bardzo wytrzymałym zawodnikiem. W pierwszej rundzie, tak jak z Romankiewiczem, potrafi poprzyjmować te ciosy, żeby później wybadać zawodnika i uderzyć. No czasem nawet mówi, że on potrzebuje takiego właśnie mocnego gongu na otwarcie, żeby się pobudzić. No generalnie twierdził Sarara, że ten rywal będzie mu bardziej odpowiadał niż Romankiewicz, bo Koulibaly jest zawodnikiem takim ukształtowanym, ułożonym, a on z takimi lubi rywalizować. Tak, właśnie tu widać, że nie pcha się, próbuje wysoki kopnięć, próbuje niski kopnięć, trzyma ten dystans właśnie po to, żeby po chwili zadać kopnięcie, ale trafia znowu prawą ręką Tomka, ale Tomek sobie z tego nic nie robi. No ale dobre ma te kombinacje lewy-prawy Koulibaly. To jest taka typowo bokserska akcja, zresztą boks we Francji no, ma świetne historie również w tej najcięższej kategorii wagowej. Bardzo długa ta prawa ręka Koulibaly'ego. Lewy teraz przed. No to jest dobra runda na razie Francuza. Myślę, że już takie trzy momenty zagrożenia bezpośredniego były. No teraz dobrze zdążył Tomek uciec przed tym kolejnym długim prawym. Myślę, że z obu stron jest badawcza ta runda. Także panowie jeszcze na pewno nie wykładają najcięższych dział. Prawy podbródkowy, tak, ale ma szybkie ręce. Tak, pięknie zakończył to wszystko lewym hakiem pod prawy łokieć Sarara. Ładne kombinacje bokserskie dla Tomka. Król wagi ciężkiej, jak go tytułujemy, no zasługuje oczywiście na to miano. Zwłaszcza po tym, co zrobił z Romankiewiczem. Białorusinem, który przecież seryjnie pokonywał innych Polaków. Ostatnie sekundy, zmiana pozycji na Mańkuta, to też Sarara potrafi. I ostatnie ciosy padły ze strony Koulibaly'ego. Koniec pierwszej rundy. Runda wyrównana, badawcza. Tomasz Mamulski oczywiście w narożniku Tomasza Sarary. Oni ostatnie dni spędzili w Wiśle razem z Łukaszem Jaroszem, gdzie no, nabierali takiego odpoczynku, myślę, emocjonalnego, mentalnego i takiej ikry, która będzie potrzebna w tym pięciorundowym pojedynku. Tutaj był świetny prawy, taki wyprzedzający Tomasza Sarary. I to jest ten właśnie długi prawy, kiedy bije najpierw podwójny lewy Koulibaly po to, żeby sobie zrobić miejsce pod tę prawą rękę. Co wiemy po tej pierwszej 3-minutowej rundzie i czego mamy się spodziewać dalej? O, tak naprawdę no zobaczymy. Za chwilę panowie nam zaprezentują.
Drugie starcie walki o pas mistrza DSF w kategorii ciężkiej. Sarara Koulibaly. Dobra akcja dla Koulibaly'ego. Co ciekawe, starszy brat Abderrahmana Koulibaly'ego, Usmane Koulibaly, jest piłkarzem zawodowym. Gra w tym momencie w Panathinaikosie Ateny. Prawy obrońca, więc no, udało się tutaj te sportowe geny szczepić w braci Koulibaly. Oj, wysokie kopnięcie. No widać, że jest taki wygimnastykowany Koulibaly, taki nieco śliski. No nie będzie to łatwy rywal. Również bardzo doświadczony. Bilans walk podobny. No widzimy, na kopnięcia Sarary odpowiada błyskawicznie swoimi ciosami bokserskimi. No piękne zejście Tomka Sarary. Nieco więcej zwodów masz tutaj prezentować, krzyczy Tomasz Mamulski. Koulibaly troszeczkę więcej akcji ma w tej rundzie na swoją korzyść, ale Tomek na spokojnie. No taki backfist, tak efektowny Sarary. Teraz w narożniku jest Koulibaly. Co wymyśli polski mistrz? No też nie chce tutaj na furiata atakować. Uwaga, te momenty spięcia są niebezpieczne. Wyprzedził prawym Koulibaly Sarare. Ten za chwilę będzie szukał swojej riposty. Na razie lewy prosty. Lewy prosty Sarara to też jest zawodowy pięściarz. Z jedną walką na koncie pokonał Łukasza Zygmunta przed czasem. Ale Koulibaly nie boi się tego dystansu. Stoi cały czas w miejscu. Kąsa kolanami, midelkami. Myślę, że potrzebuje takiego mocnego akcentu Tomek Sarara, żeby właśnie zepchnąć Koulibaly'ego do głębszej defensywy. Też może to być element taktyczny, kiedy usypia trochę swojego rywala, żeby za chwilę go zaskoczyć, tak jak Romankiewicza, takim kopnięciem znikąd tak naprawdę. No to jest całe mistrzostwo Sarary właśnie, takie niespodziewane elementy, które wkłada do swoich występów. O, niepotrzebnie ten lewy sierpowy przestrzelony. No jest naprawdę aktywny Koulibaly. Zdaje sobie sprawę z tego, o jaką stawkę się tutaj bije na terenie wroga. W jego rodzinnym mieście, bo Sarara przecież pochodzi z Krakowa, mieszka niedaleko hali przy ulicy Reymonta. Nisko ręce, rozluźniony. Sobie nic nie robi z tych kopnięć. Ale trafia znowu Koulibaly prawym, prostym. Zamknął na chwilę Tomka w narożniku. No teraz trudny moment, balans tutaj zaprocentował. Oby to nie był balans a la Artur Szpilka. No zdarzały się, pamiętamy, takie kłopotliwe sytuacje, w których Artur przyjmował wtedy niepotrzebne ciosy. Na szczęście Tomek tutaj ładnie z tego wyszedł, nie przyjął żadnego. Ta relacja w ogóle trenera Tomasza Mamulskiego z Tomaszem Sararą wykracza zdecydowanie poza salę treningową, bo oni się przyjaźnią ze sobą, dzielą się gdzieś tym swoim życiem prywatnym i myślę, że to pozwala taką naprawdę głęboką więź wywołać na linii trener-zawodnik. Jest to bardzo istotne dla zawodnika, ponieważ w ringu jesteśmy tak naprawdę pozostawieni sami sobie. Są duże emocje, mimo że jest bardzo dużo ludzi na sali, zawodnik czuje się bardzo samotny w tym momencie. Trzecia runda pojedynku Tomasza Sarary, mistrza Federacji DSF z francuskim pretendentem Abderrahmanem Koulibaly'em. I mocno zaczął Tomek Sarara, ale Koulibaly sklinczował. Jest lewy kajkik, wysokie kopnięcie i Sarary. Możliwe, że poczuł troszeczkę, jakby nogi były podłączone. No być może przypomniała mu się walka z Javadem Poturakiem z 2014 roku. Teraz obrotówka Tomka przyspiesza pięknie. Zaczyna tutaj pląsać nam w ringu król wagi ciężkiej. Zamknął teraz Koulibaly'ego przy linach. I półdystansowo bokserskimi akcjami karci rywala. Ale Koulibaly znowu ten długi prawy prosty. Kapitalny początek Sarary, ale błyskawicznie sobie przypomniał Koulibaly o właśnie tej prawej ręce. Piękne są te zejścia, piwoty, które prezentuje Sarara. To jest coś bardzo rzadko spotykanego w tej najcięższej kategorii wagowej. Jednak
kompletnie bez gardy robione. Ach, ładne kolanko. No i zawinięcie. High kicka. Niebezpieczna technika. Zaczyna tutaj uzyskiwać przewagę Sarara, tak jakby był to pierwszy moment, w którym może nastąpić to kruszenie czarnoskórego Francuza. Tomek ma niesamowity spokój, nawet w sytuacji zagrożenia nic sobie naprawdę z tego nie robi. Nadal trzyma nisko ręce, schodzi ładnie z linii ciosu, przepuszcza przeciwnika. Trudno jest go wyprowadzić faktycznie z równowagi, ale te momenty, w których Polak jest przy linach, no naprawdę stara się wykorzystywać Koulibaly. Jasne, to nie jest rywal z łapanki, pierwszy lepszy także, to jest bardzo groźny rywal, który cały czas będzie niebezpieczny. No sam fakt startów Federacji Glory o tym świadczy, to jedna sprawa, druga, no miał też odpowiedni czas oczywiście przygotowań do tego pojedynku, nie wziął walki z marszu. Tak. Trochę się zagubił Tomek Sarara, kiedy już tutaj ten dystans zdołał skrócić. Tak, próba backfistu, ale na blok. Tak jakby sobie tym razem wymyślił, że znokautuje rywala tym backfistem. Z Romankiewiczem było wysokie kopnięcie, teraz miałaby być jeszcze bardziej spektakularna technika. Do końca walki zostało 30 sekund, znaczy do końca trzeciej rundy. Ale zwolnił tempo Koulibaly. Tak jakby zaczął naprawdę większy respekt odczuwać do tej siły i kreatywności Sarary. Myślę, że Tomek trochę w drugiej rundzie pozwolił się wystrzelać Koulibalyemu. No, teraz zagapił się Koulibaly, rusza od razu za nim. Sarara, jest kolano, które spada na korpus Francuza. Ach. No i wyprzedzić go tutaj właśnie, bo jest szybszy Sarara w tych akcjach bokserskich, ale nie zdoła tego zrobić w trzeciej rundzie. Runda oczywiście na konto Tomasza Sarary. Ostatni triumf z Romankiewiczem, o czym mówiliśmy wcześniej, w ubiegłym roku, zastopował Tomasa Możnego podczas gali boksu na Stadionie Narodowym. Było zwycięstwo z Nikolajem Falinem, między innymi to jeszcze w organizacji FEN, dla której również rywalizował, pokonywał Michała Turyńskiego. No cała plejada tak naprawdę tych potężnych zawodników wagi ciężkiej jest na rozkładzie Sarary. Widzimy na powtórkach te efektowne, najefektowniejsze kombinacje z tej rundy. Próba obrotówki, próba zawijanego high kicka na głowę, która doszła do celu. I przed nami rundy mistrzowskie. Czwarte starcie. Sarara Koulibaly. Gdzieś notując sobie te plusy, minusy Francuza, no przede wszystkim zwracałem uwagę na to, że on się dobrze czuje w dystansie właśnie. On lubi mieć kontrolę dystansu, on wtedy jest metodyczny, on wtedy może bić ciosami prostymi, dlatego ten dystans powinien skracać Sarara i utrudniać mu życie. Świetne. Bardzo mocna kombinacja dla Tomka Sarary. I wewnętrzny low kick. Ach. No zatrzymał się na moment w miejscu Koulibaly po tym kopnięciu Sarary i teraz szuka swoich okazji na zrewanżowanie się, ale zemsta póki co nie jest słodka. Tomek świetnie rozpracowuje Koulibaly'ego. Wydaje się, że Koulibaly już... A, właśnie. No właśnie, ma wciąż jeszcze asy w swojej talii Koulibaly. To był przykład, a więc ten lewy w wykonaniu latającego kolana. Prawy podbródkowy lewy hak szarpnął teraz Sarara korpusem Koulibaly'ego. I po uniku. Ach. Osłabiony jest, to jest sygnał do tego, że można tę robotę zacząć już kruszyć dobitnie. Koulibaly się uśmiechnął. Najpierw się skrzywił, potem się uśmiechnął, więc sytuacja jest jasna, zabolało. Dokładnie. Teraz poza kroku ma tutaj zaatakować Sarara, poszukać znowu tych kiwek, które nam pokazywał chociażby w drugiej rundzie. A.
prosi się aż o ponowienie tej akcji. Myślę o tym lewym oczywiście na korpus. Piękne zejście. Koulibaly próbuje ustawić Tomka, ale Tomek się nie daje. Kombinacja w półdystansie. 3-4 ciosy. Ależ jest odporny Koulibaly, no to już zasługuje naprawdę na medal za odwagę. I bardzo ładny kolano dla Tomka Sarary. To jest ta inteligencja Sarary, bo on przestał koncentrować się na głowie Francuza. Zaczął obijać metodycznie dolne partie ciała. Świetna runda, w której przejął władzę i kontrolę nad wydarzeniami w ringu Sarara. Koulibaly nie może się dobrać do skóry Tomka, nawet zamykając go przy linach. No przede wszystkim jest już pasywny Francuz, ewidentnie wyssał z niego tę energię, którą no, nas zaskakiwał w pierwszej i drugiej rundzie. Podwójny lewy na dół i na górę. Bardzo dobre połączenie kombinacji. Góra, dół, dół, góra. O te wiązanki ciosów i kopnięć, które prezentuje nam Tomasz Sarara, zasługują naprawdę na duże uznanie. To jest coś, co mega wyróżnia właśnie Tomka Sararę. Ten boks, ta praca zejściami, te uniki, kombinacje w półdystansie naprawdę zasługują na uznanie. I w ringu kickbokserskim są właśnie rzadko widywane. No, on wierzy w te swoje bokserskie umiejętności, bo był nawet taki moment, w którym wyzywał na pojedynek Krzysztofa Diablo-Włodarczyka, więc byłego dwukrotnego mistrza kategorii junior ciężkiej. Zresztą Włodarczyka zobaczymy w akcji 23 marca podczas gali Knockout Boxing Night w Łomży. Kapitalnie bije dzisiaj po dole, taki klasyczny body puncher z Tomasza Sarary w pojedynku z Koulibaly. Ładne te kombinacje, dwa dół i jeden góra, hak, hak, sierp, gdzieś tam podbródek kręcony, no, piąta runda. Ostatnie starcie walki o mistrzostwo wagi ciężkiej Federacji DSM. Po oboje. I zaczyna się, tutaj furia Koulibalego i Tomasza Sarary. Teraz to Francuz próbuje przejść do ofensywy zdecydowanej. Ja oczywiście nie zaskoczy tym Sarary. Piękne znowu zejście, wyczuł intencję rywala Polak. Sygnalizuje, że ślisko. Tomek sygnalizuje, że ślisko, trzeba przetrzeć. Ring. A nie, wypadła szczęka. Tak jest, ochraniacz na zęby zgubił Sarara. Jest już przywołany oczywiście do Tomasza Mamulskiego. Musiał ten ochraniacz zgodnie z przepisami zostać przepłukany. Czas będzie zatrzymany, a my walczymy dalej. No, wydaje mi się, że to jest też dobry motyw właśnie. Tomek kręca teraz tempo. Taka bezpardonowa wymiana, ale Koulibaly odpowiada. No różni ich absolutnie różnica klas, jeżeli chodzi o wyszkolenie techniczne, bo to jest po stronie Sarary, ale ambicja Francuza, no też godna uznania. Bardzo mocno uderzenie. Przypomniała mi się walka Andrzeja Gołoty z Kevinem McBride'em, kiedy Gołota właśnie zmienił na moment pozycję i wystrzelił z mańkuta takim długim lewym prostym. To samo chciał zrobić Sarara. Kopnięcie frontalne, nie chce go wpuścić. Zatrzymał teraz tym kopnięciem. Znowu tym lewym high kickiem. Zaskoczył Koulibaly'ego, ale Koulibaly groźny cały czas, zamknął teraz Tomka pod linami, trafił prawym, lewym sierpem. No kto wie, czy to nie był w ogóle najmocniejszy cios, który wyprowadził Koulibaly, bo faktycznie odskoczyła głowa jakby Sarary. Jakby rozruszył się tylko tym high-kickiem przyjętym. Kapitalna piąta runda. Przypominamy, że mówimy o zawodnikach, którzy ważą ponad 100 kg. Tak jakby przez moment Tomek uwierzył, że będzie już naruszony. Koulibaly a chwilę później sam otrzymał mocny lewy sierpowy. Nieprzewidywalny jest Koulibaly. Ale też Tomek. Dlatego jesteśmy świadkami bardzo dobrej walki i bardzo dobrej piątej rundy. No to jest konfrontacja dwóch takich kickbokserskich oryginałów. Koulibaly versus Sarara. O, zmęczony Tomek, widać, że to frontalne kopnięcie no było już takie odczepne, powolne. I znowu ta akcja lewej ręki z odwrotnej pozycji. 20 sekund do końca. I panowie prosimy o podkręcenie tempa.
w narożniku. Sarara, czy zdecyduje się jeszcze na jakiś szturm wieńczący ten pojedynek Kulibali? Był prawie podbródkowy, ale nie zrobiło to wrażenia na Sararze. Widzę zmęczenie, ogromne zmęczenie. Czy jeszcze coś tutaj się wydarzy? Mamy jeszcze kilkanaście sekund, bo przecież czas był zatrzymany, teraz 10. Piękna kombinacja dla Tomka. Nie ma już kalkulacji. Ruszył do przodu Sarara. Walka naprawdę godna pasa Federacji DSF w kategorii ciężkiej. Dziękuję Tomek Sarara, pokazując ten gest, że pas oczywiście należy się panującemu mistrzowi, który tym samym po raz pierwszy by ten tytuł obronił. Również dziękujemy Tomkowi i jego przeciwnikowi, Abderrahmanowi Kulibaliemu. Cały czas groźny do końca pojedynku. Ja myślę, że w tych dwóch pierwszych rundach on w ogóle zaskoczył Tomka Sararę, bo to wyglądało niepokojąco. Na szczęście udało się to wszystko poukładać w odpowiednie klocki. Duże brawa od publiczności zgromadzonej w hali Wisły przy ulicy Reymonta, no bo Sarara to jest chłopak stąd, wychowany w Krakowie, kochający Kraków i dumny z tego, że z tego miasta właśnie pochodzi, o czym sam bardzo często opowiada. Trwa oczywiście jeszcze to zliczanie punktów, walka pięciorundowa. Ale wydaje nam się, że sprawa powinna być jasna. Tak, myślę, że werdykt nie pozostawia wątpliwości. I do nas czapka tu zawędrowała. Są już na środku ringu Sarara i Kulibali. Za chwilę się dowiemy, czy Steel czynił. Jan Srana, 48 old. Edward Szwakos, 50-48. 50-48 po raz drugi. Zostaje na tronie kategorii ciężkiej Tomasz Sarara. Fetuje Sarara, fetują kibice talentu tego naprawdę nieprzewidywalnego zawodnika K1, który dzisiaj pokazał inne oblicze. Nie tego, który demoluje, który ciężko nokautuje, jak w walce z Romankiewiczem, ale dzisiaj taki zmysł, poruszanie się, piękne zejścia i umiejętne kontry, no to się oglądało. Dokładnie. Piękna praca na nogach, piękna praca, tak jak mówiłeś, z zejściami, półdystansowa, jest na co popatrzeć. Niepocieszony Kulibali, ale nie może mieć zastrzeżeń i pretensji, bo tę walkę przegrał z Sararą. Zrobił po prostu za mało, żeby na ten szczyt wejść, ale kto wie, być może jakieś kolejne propozycje dla Francuza się pojawią. Zaprezentował się z bardzo dobrej strony tak naprawdę, mimo że przegrał, a pokazał kawał dobrej roboty. Ja myślę, że Tomek teraz będzie oczywiście potrzebował odpoczynku, bo nie zapominajmy, w grudniu walka, teraz luty, kolejny pojedynek. Myślę, że będzie trzeba troszeczkę odsapnąć, odpocząć. Sam o tym opowiadał, że tutaj pełna koncentracja, ale kto wie, czy nie będzie trzeba jednak troszeczkę zwolnić tę nogę z gazu, żeby złapać znowu taką świeżość, z której ten zawodnik jest naprawdę znany. No sam wiesz, jak to jest, Janek, kiedy jest jedna walka za drugą, no to zaczyna gdzieś to wszystko się troszeczkę rozmywać. Dokładnie tak. Kiedy jest taki ogień, no nie może cały czas być w gazie. Nikt nie jest w stanie tego wytrzymać, więc później brakuje właśnie tego głodu walki i to może skończyć się po prostu przegraną walką. Także czasem lepiej troszeczkę dłużej odpocząć sobie, wrzucić na luz i wrócić mocniejszy. No jako, że oczywiście gala w Krakowie, to tutaj po prostu Tomka nie mogło zabraknąć.
bo to jest człowiek stąd, który no, rozbudził wyobraźnię wszystkich widzów nokautem nad Piotrem Romankiewiczem. Rozbudzał będzie na pewno nadal, bo widać ten potencjał absolutnie nieprzeciętny, drzemiący w Tomaszu Sarrarze. My pięknie dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Za chwilę przeniesiemy się do Maćka Barszczaka i wciąż pozostającego na tronie Tomasza Sarrary. Dziękuję pięknie. Jan Lodzik, dziękuję Piotr bardzo. Piotr Jagiełło. I przenosimy się do króla, wciąż na tronie, Tomasz Sarrara i Maciej Barszczak. Tomaszu, serdeczne gratulacje. Kiedy ostatni raz rozmawialiśmy po tej piekielnej walce z Piotrem Romankiewiczem, byłeś nie mniej zmęczony jak dziś. To chyba świadczy o tym, jak trudna była ta dzisiejsza walka dla ciebie. Faktycznie dystans 5 rund jest wyjątkowo ciężki. Obserwowałem walkę swojego kolegi Łukasza Jarosza, który wiem, że był w świetnej dyspozycji. Widziałem, że miał trochę problemy kondycyjne. Zaraz po zejściu z ringu powiedział mi, żebym uważał, bo na hali jest bardzo duszno, jest na szczęście pełna hala i dlatego musiałem taki tryb ekonomiczny troszkę załączyć. Chyba każdy wojownik ma takie miejsce, w którym po prostu przegrać mu nie wypada. Dla ciebie takim miejscem jest Kraków. Tak, ja nie przegrałem, zwyciężam bez przerwy od 6,5 roku. Największym dramatem w tym wszystkim byłoby przegrać przed własną publicznością, u siebie w mieście. Szalenie mi na tym zależało i dlatego była taka od początku do końca pełna koncentracja. Czy okres, który ostatnio przeżywasz, to jest najpiękniejszy czas w twojej karierze? Tak, naprawdę całe życie czekałem na takie momenty jak ten. Naprawdę dla mnie walka o siebie w mieście, robić walkę wieczoru na tak wspaniałej gali, to jest marzenie, nie mogę użyć innego słowa. Wielkie brawa, drodzy państwo. Tomasz Sarrara, nadal mistrz wagi ciężkiej Federacji DSF. I jeszcze dwa słowa od mistrza. Tak, jeszcze chciałem serdecznie wszystkim, ale to wszystkim z osobna podziękować. Świetny doping, świetna atmosfera. Dla mnie to jest przyjemność walczyć dla własnej publiczności, dawać tutaj emocje. A co więcej, dzisiaj na hali jest też mój tata, który kilka temu obchodził urodziny. Także tato, wszystkiego najlepszego. Syn odwalił kawał dobrej roboty. Serdecznie pozdrawiamy tatę. To był piękny wieczór, drodzy państwo, w Krakowie. Gala DSF Kickboxing Challenge 20. Dobiega końca. Za chwilę na antenie TVP Sport. Sportowy wieczór. Serdecznie zapraszamy. Proszę pozostać z nami.